Mówią, że powołanie to marzenie Boga o człowieku. Pewnie myślicie sobie, że to slogan. Prawda jest taka. Człowiek czuje się niepewnie, próbuje zapewniać sobie bezpieczeństwo, wykorzystując własną siłę, zaradność, opierając się na własnych możliwościach. Prędzej czy później zacznie się miotać, próbując sam rozwiązać życiowe dylematy. Mędrcy ze szkiełkiem przy oku widzimy tylko konfrontację, wyzwania z własnymi siłami. Nie widzimy Boga. My postanowiliśmy przekroczyć samych siebie, wymagać więcej i lepiej w ufności Jezusowi. Będziesz o wiele szczęśliwszy, gdy naprawdę uwierzysz, że Pan chce Twojego szczęścia i wykorzystuje Cię do doprowadzenia do Niego innych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Powołanie do kapłaństwa jest jednocześnie darem i tajemnicą, mawiał ojciec święty Jan Paweł II. To niezwykły dar Bożej miłości, Boży pomysł. To wyraz troski o człowieka, owoc Bożej łaski. Kapłaństwo jest jednocześnie tajemnicą. Jest tajemnicą spotkania dwóch wolności. Wolności Boga, który powołuje, oraz wolności człowieka, który odpowiada na to powołanie. Często sami, po tylu latach, nie jesteśmy w stanie do końca wytłumaczyć nawet samemu sobie, jak to się stało, że zrealizowało się owo powołanie do kapłaństwa. Zawsze wierzyliśmy, że nasza droga to efekt osobistej przyjaźni z Chrystusem. Jego głos można usłyszeć tylko w bezpośrednim spotkaniu. Nikt poza Nim nie może nam objawić naszego powołania. Ono jest wyrazem pragnienia spotkania z Nim w modlitwie, w liturgii Kościoła, zwłaszcza w Eucharystii i sakramencie pokuty. Przyjaźń z Chrystusem oznacza ponadto szczere dążenie do wypełniania Bożych przykazań, do szlachetnego formowania sumienia w duchu Ewangelii oraz do coraz lepszego poznawania tajemnicy Boga w osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg, ponieważ nas kocha, ma wobec każdego z nas określony plan, będący zamysłem Jego miłości. Ten Boży plan możemy nazwać Bożym marzeniem na temat każdego z nas albo Bożym powołaniem, choć jego odczytanie nigdy nie jest proste. Przyjęliście Chrystusa Jezusa jako swego Pana, więc postępujcie też w łączności z Nim. Zapuśćcie w Nim korzenie. Na Nim, jak na fundamencie, budujcie siebie i bądźcie silni w wierze. Bądź przykładem dla wiernych w słowie i w życiu, wierze i czystości. Innym wskazując drogę, upominając, zachęcając, a czasami jak trzeba, karcąc, bacz na samego siebie. Każdy z nas został przez Boga obdarzony rozumem i wolnością.
Jednak nasza inteligencja i nasza wolność nie działa w sposób instynktowny i z góry zdeterminowany. To od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy te Boże dary. Możemy je wykorzystywać w sposób aż tak naiwny i zły, że będziemy używać naszej inteligencji po to, by oszukiwać samych siebie i innych ludzi, a naszej wolności po to, by ją utracić. Dojrzały chrześcijanin jest świadomy, że łatwiej jest mu czynić zło, którego nie chce, niż dobro, którego pragnie. Jest też świadomy, że właśnie z tego powodu Bóg proponuje każdemu z nas jakieś powołanie, czyli najlepszą dla każdego drogę życia na tej ziemi. My jesteśmy kapłanami dzięki temu, że wierzymy, iż istnieją powołania do różnych ról na tej ziemi i nie można zakopywać swoich talentów. On bowiem zna mnie lepiej niż ja znam i rozumiem samego siebie oraz kocha mnie miłością dojrzalszą od tej, którą ja próbuję pokochać samego siebie. Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła? Chcę. Czy przyrzekasz moim następcom cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął Tobie nowe dzieło, sam to dokona. Kiedy odkrywaliśmy w sobie powołanie do kapłaństwa, nie przeżywaliśmy przez to poczucia wyższości. Rozumieliśmy, że nie zasłużyliśmy sobie na to powołanie i że wszyscy inni ochrzczeni, którzy go nie otrzymali, są także powołani do świętości. Ludzie, którzy w inny sposób zostali powołani do służby Królestwu Bożemu na tej ziemi. Choć nie brakowało rozterek i wątpliwości, nikt z nas się nie buntował. Kapłaństwo to nie jest rezygnacja z własnej wolności. To najlepszy sposób korzystania z wolności, którą obdarzył nas Stwórca. Boże powołanie nie jest rezygnacją z osobistego szczęścia i samorealizacji. To najlepsza droga do szczęścia i trwałej radości. Kapłan to ktoś, kto jest świadkiem Boga. To ktoś, kto umacnia braci i siostry w wierze, nadziei i miłości. To ogromne wyzwanie. Ciągle nosimy w sobie tą świadomość konieczności bycia dojrzałym i silnym, jako ludzie i jako chrześcijanie. Nie oznacza to, że Pan Bóg powołuje do kapłaństwa przede wszystkim tych, którzy mają najlepsze stopnie, którzy pochodzą z najszczęśliwszych rodzin, którzy odznaczają się wyjątkową odpornością psychiczną, czy którzy codziennie przystępują do Komunii Świętej. Często, jak to podkreśla święty Paweł, Pan Bóg powołuje właśnie tych, którzy w oczach tego świata są słabi i mało znaczący. My zawsze chcieliśmy być silni w wierze. U progu trzeciego tysiąclecia, w dobie kryzysu poszczególnych osób, rodzin i całych społeczeństw, w dobie coraz bardziej zawężonego spojrzenia na tajemnicę człowieka, musimy być kapłanami, którzy bardziej niż kiedykolwiek w historii Kościoła rozumieją naturę człowieka, jego rolę w świecie, aktualną sytuację społeczną i religijną. Mówiąc krótko, zrozumieć wszystkich razem
i każdego z osobna. Nasi ojcowie duchowni nauczyli nas, jak być odpowiedzialnymi wychowawcami oraz duchowymi przewodnikami współczesnego człowieka, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i nadprzyrodzonym. Kapłan to ktoś, kto na wzór Chrystusa ma szerokie serce. To ktoś, kto potrafi zrezygnować z założenia własnej rodziny po to, by kochać miłością Chrystusową, czyli miłością, która obejmuje każdego człowieka. Kapłaństwo to również umiejętność w szczególny sposób kochania tych, których nikt nie kocha. To dar miłości bezinteresownej. Głęboka wrażliwość i szczera troska o los ubogich materialnie, duchowo i moralnie to nieodzowny warunek wierności misji Chrystusa, który przyszedł szukać najpierw chorych i tych, którzy się źle mają. Taka była nasza formacja. Takie jest nasze kapłańskie życie. To nie jest proste. Nie miało być. Kapłaństwo nie jest sposobem na ucieczkę od życia czy na szukanie życia łatwego i wygodnego. Przeciwnie. Kapłan to ktoś, kto opuścił wszystko i wszystkich, aby pójść za Jezusem. To ktoś, dla kogo wierność Chrystusowi i otrzymanemu powołaniu jest najwyższą wartością. Kapłan to ktoś, kto za świętym Pawłem może szczerze powiedzieć: dla mnie żyć to Chrystus, a moim najważniejszym zadaniem jest być świadkiem Chrystusa, i to Chrystusa ukrzyżowanego. Być świadkiem Chrystusa to być świadkiem Bożej prawdy. To być świadkiem tej prawdy, która wyzwala z iluzji i naiwności i z grzechu. To być świadkiem tej prawdy, która w pełni objawia człowiekowi jego samego. Jego status Bożego dziecka, jego sytuację po grzechu pierworodnym, jego możliwości i ograniczenia, jego ostateczną tajemnicę i powołanie. Być świadkiem Chrystusa to być nie tylko świadkiem prawdy, lecz także świadkiem Bożej miłości. Tej miłości, która jest wierna i ofiarna aż do śmierci krzyżowej. Tej miłości, która wychowuje i zbawia człowieka. Tej miłości, która jest miłością mądrą, czyli dostosowaną do niepowtarzalnej sytuacji każdego człowieka. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmogącego mieszka, nie ulęknie się strachu nocnego, nie będzie żył w lęku. Psalm 91.